Na kogo głosować? Ale byłyby dzisiaj wybory. Ja mam jednego. Trzaskowski. Trzaskowski, tak jest. Sam. Ale na prezydenta, że był, czy na premiera? Tak, Trzaskowski. Na prezydenta. Jaki jest powód, że jest pan za tym Trzaskowskim? To jest bardzo mądry facet. Jest stateczny. Teraz wygrał w Warszawie te... Języki zna lepiej niż Duda? Tak, ja no to jest... Nie będę tam oceniał, ale jest dwa razy lepiej wykształcony jak Duda. I widać, że coś robi teraz. Ten ruski majątek przebił, będą miały gdzie Ukraińcy. A w Warszawie dobrze zarządza tym wszystkim? Bardzo dobrze, bardzo. Rozwija się Warszawa. Był pan, no nie wiem, widział pan... Nie byłem już rok czasu w Warszawie. Ale rok temu pan był. Ale firmę miałem, pracowałem w Warszawie 20 lat. To Warszawa pan, rośnie... Pan pamięta, jak była wcześniej i teraz, tak, mniej więcej. Warszawa rośnie jak grzyby po deszczu. Rozbudowuje się... Czy za Trzaskowskiego Polska by tak samo pan myślał, że tak jak Warszawa, to cały kraj by był, tak? Rozbudowany. Na pewno. Ale ludzie, tak jak pan myśli, ludzie na wsiach, na mniejszych miejscowościach by głosowali na niego? To nie wiadomo. Powiem to, co ja myślę. Ludzie na wsi to mają jeden pierwszy program. I wierzą w nich tak jak w ruskich. Propaganda, propaganda, jeszcze propaganda. Nie mają wiadomości. A jak pan ocenia... Kościół i pole. A telewizja publiczna, jak pan ocenia jej działalność? Przestań. Ogląda pan? Nie oglądam absolutnie. Co TVN czy Polsat? TVN. Tylko TVN pan ogląda. Tak, jest TVN. No i Polsat. Ale dlaczego pan ma te TVN? Czym się to różni od TVP? Bo tam jest, tak ja myślę, jest więcej sprawiedliwe. Prawdę mówię jest TVN. Jest niezależny i to jest wiadomo, że prawda mówią, a nie propaganda. Dobrze, dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy rząd sobie poradzi z tą drożyzną teraz? Wszystko zdrożało. Kredyty, rachunki. Wszystko. No co my zrobimy? Nic. A nie, czy rząd sobie poradzi? Ogarnie tą inflację, czy nie? Nie, w żadnym wypadku. Za rok, dwa ogarnie tę inflację, ale nie szybko. Co musiałby rząd zrobić, żeby pan był zadowolony? Unormować to wszystko. W jaki sposób? Jakoś to ostatecznie ustawić to, a nie jedno w górę, drugie na dół. Takie skakanie, wiadomo ja... Za platformy było lepiej według pana? Proszę? Za platformy rządów. Lepiej się panu żyło? Ja wiem, no to jednakowo było, ale to... No lepiej było za platformy, bo to było taki jakiś równy poziom był, a dzisiaj to... No niższe ceny były za platformy chyba. Na pewno niższe ceny, no ale... Niższe zarobki, tak? No i niższe zarobki, to się tak normowało. Ale więcej starczało... Był większy spokój, nerwy. Ale więcej pan kupił na przykład za 100 zł wtedy? A no dużo więcej. Czyli koszyk taki podstawowy pan wolał za platformy kupować, no jasne, więcej starczało. Tak, bo to 100 zł to było 100 zł, a dzisiaj wezmę 100 zł i nic nie kupię i patrzę co mam w koszyku. Na kogo głosować?